Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w demo gry Outriders, odcinek numer 3. No i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy tutaj główną fabułę. Mamy się dostać do magazynu ogarów, żeby uratować Jakuba. Dlatego, że ich czarny rynek wpływa na zadowolenie naszych żołnierzy. No i przynajmniej nie zjadają własnej dzieci, jak ci buntownicy, z którymi walczymy. Tak, spotkałem paru z nich. Nieprzyjemne typy. To miasto po części przypomina mi miasto z tego Anthema, muszę przyznać. Znaczy tam może grafika była nieco lepsza tego miasta, tam jeszcze było z pierwszej osoby to wszystko przedstawiane. Aczkolwiek i tak to miasto mi się tutaj bardziej podoba. Tutaj bardziej tętni życiem, tam wszystko było takie bardzo statyczne. A tutaj proszę bardzo, jakieś tutaj walki. Więc nie wiem, ciekawa sprawa. Wygląda to całkiem przyzwoicie, nie ma co tutaj narzekać. Niestety nie mogę tutaj z nikim porozmawiać z tego co widzę. Więc nie ma tutaj żadnej rozmowy, nic takiego tutaj nie zrobimy. O, mogę porozmawiać. Patrzcie na to. A, czyli to jest jakaś wyprzedaż i to jeszcze jakaś tutaj czasowa. Stać mnie w ogóle na coś? Zasoby 50 złomu. Mogę tutaj śrubkami płacić. No niestety nie mam tutaj nic takiego. Dobra, więc jednak są tutaj jakieś pojedyncze tutaj punkty interesujące. Niektórzy tutaj właśnie mają jakąś broń do sprzedania i w zasadzie tyle. Dobra, i co teraz? Zagrajcie razem. A, to chyba, że mogę tutaj pomiędzy trybem a współpracą, znaczy pomiędzy trybem dla jednego gracza, a współpracą dla maksymalnie trzech graczy. Rozgrywka z innymi jest trudniejsza, ale łupy są lepsze. Nie, ja osobiście nie mam tutaj znajomych, którzy by w to grali, więc zagram sobie tutaj solo, ale jeżeli ktoś by chciał tutaj zagrać kopa, to nie wiem, możecie tam wbijać na Discorda i może coś tutaj jeszcze rozegramy, zobaczę, albo jakiś stream będą. No weź, już nie mogę wytrzymać, nawet się z tobą podzielę. O czym ona tutaj mówi? O jakichś narkotykach? Ciężko powiedzieć. Tutaj mamy jeszcze wiele punktów właśnie interesujących, zaraz. Wyruszyć w podróż mogę. A to jakaś ta misja poboczna z tego co widzę. Ponowne spotkanie, no to jest jakaś ta misja poboczna. Więc teraz nie będę tego robił, ale zobaczę sobie co jeszcze tutaj mamy. Skrytka jest niedostępna w wersji demo. A, niestety. No, mogę zmienić wygląd, proszę bardzo. Czyli teraz mogę być nagle kobietą na przykład? Jest taka w ogóle tutaj możliwość? Ciało powiedzmy. Nagle się tutaj zmienię, nie, to już totalnie tutaj gorzej wygląda. Chyba jednak anuluję to wszystko i zostanę tak jak wcześniej. Więc w każdej chwili można sobie tutaj zmieniać. No, uzupełnić amunicję to się akurat tutaj przyda. To było chyba na tyle. Tutaj w górnym lewym rogu macie wszystkie tutaj najważniejsze rzeczy, jakie można tutaj wykonywać, a tutaj chyba znaleźć drużyny. Nie, ja tutaj gram solo. No i postaram się tą misję główną tutaj wygrać. Chyba jakoś w tą stronę. Niesprawiedliwe. Co się dzieje? Ktoś mnie tutaj zaczepia? Chyba nie. A tutaj co się najlepszego dzieje? Jakaś egzekucja? My się tutaj szarpią bez przerwy, ale chyba się tutaj wahają. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Tutaj? Zabrać? Dobra, zbieram jakieś przedmioty. Nie, muszę przyznać, że ciekawy tutaj wizja świata. No i trzyma się z szeryfem, to dlatego się powiedzą nam podwójnie. Wejdź do magazynu ogarów. I to była nasza główna misja, jeżeli dobrze pamiętam. Jakaś się tutaj misja rozpoczęła, dobra, zobaczmy. Trzeba tego Jakuba uratować, tak? Szukam Jakuba Dąbrowskiego. Wypad. Słuchaj, gnido. Nasi ludzie celują ci prosto w mordę. Ktoś mi tutaj celuje? O nie, teraz mamy walkę. Nie spodziewałem się, że tak szybko będzie to tutaj wyglądało. Wow, ja tutaj jakieś skille odpaliłem. Okej, zaraz. Spowolnienie tutaj tego całego świata. Dobra, wbijamy na blisko i tyle. Tak mi się tutaj najbardziej przyjemnie gra.
Proszę bardzo, trzymajcie się dwóch jednym strzem, tutaj morduje. No i wbijanie na blisko z shotguna jest najbardziej tutaj przyjemne. Witam serdecznie, koleś kolejny. Jeszcze tutaj mogę jakieś chyba kryty walić, jeżeli dobrze tutaj uderzę. No i mi tutaj praktycznie nic nie robią. Z czego ty koleś tutaj bijesz? W ogóle tutaj nie obrywam. A tutaj już nie są mocniejsi. Ale ja nawet damage'a tutaj nie otrzymuję. A nie, bo ja jakiś tutaj armor miałem. Może jakiś tutaj skill tego bohatera, ciężko tutaj powiedzieć. Kurde, przeładowanie. Chwila. Właśnie chyba pasywka tego bohatera, którym ja gram, to jeżeli ja tutaj robię damage, to właśnie ten armor się tutaj ładuje. Więc może tutaj wbijać na blisko i tyle. Więc to mi się akurat tutaj bardzo podoba, okej. No i poziom świata tutaj wzrósł. Więc teraz mogą być tutaj mocniejsi przeciwnicy. Zaraz podnieść przedmiot, jasna sprawa. O, od razu sobie tutaj założę. To jeszcze lepsze tutaj statystyki, ma siła ognia zwiększona, dobra. To zamieniam sobie tutaj shotgun i otwórz. Co jest? Jacyś tutaj nowy typ przeciwnika? A, patrzcie, oni jakoś tutaj są nieco mocniejsi akurat, a nie. Jeżeli się tutaj trafi ładnie, no to proszę bardzo. O kurde, ale oberwałem. Ja nie mogę, ale potężni. Dobra, zatwiony. Piękna sprawa. Jeszcze jacyś tutaj na daleko. Ja czekam na tych bliżej, co tutaj podchodzą. To akurat ich tutaj poczęstuje z shotguna. A nikogo takiego tutaj nie ma? Dobra, wbijamy na krótko, tak się tutaj rozgrywa, proszę bardzo. Co ja się będę tutaj zastanawiał? Od razu wbijamy. To jest najlepsza taktyka, ja wam mówię. Jeszcze się tutaj regeneruje bez przerwy. O nie, to jest ten, co tutaj bije na blisko. Dobra, ładnie. Proszę bardzo. To jest najbardziej przyjemna rozgrywka, tak wbijać, proszę bardzo. Co wy o tym tutaj sądzicie? No i tyle, jeszcze ktoś tutaj jest? To nie wiem, ile ja tutaj przeżyję. Trzeba będzie tutaj uważać, jeszcze mnie tutaj biją, kurde. O, ci tutaj na blisko właśnie atakujący. Ej, co jest, już nie mam broni? Nie, jeszcze mam trochę, ale niewiele, kurde, ale potężni, no nie. Dobra, trzeba tutaj unikać tych wszystkich ataków jeszcze, kurde. Kurde, jakby mi się tutaj kończyło ammo czasami, a to wygląda, no nie. Ja nie mogę tego tak przegrać, chwila, moment. A, skończyła mi się amunicja, teraz muszę tutaj ze snajperki strzelać, dobra. Chwila, moment, kurde. No to jest ciężej tutaj z tego trafić, jak on tutaj biega bez przerwy, ja nie mogę. Bez nadzieja. Come on. Dobra, załatwiony. Tutaj jest może jakaś amunicja? Uzupełnić amunicję, dobra. No i teraz sobie tutaj wbijamy na krótko. Już jakiś tutaj chyba ostatni nam został. Dostanę się do magazynu ogarów, aby uratować Jakuba. A zaraz, a tutaj się chyba cała misja rozpoczyna, jeżeli dobrze pamiętam, ta cała arena. Dobra, więc dajemy radę. A i tutaj na górze mamy jeszcze pasek, jeżeli tutaj zabijemy już przeciwników, to będzie kolejny poziom świata. Dobra, otwieramy tym razem. Wcześniej tutaj nie dał rady. A jeszcze te skille trzeba tutaj patrzeć na dole. 1, 2. Rzadko z tego korzystam. Tutaj co mamy? Jakaś nowa broń być może? Resource pack. Dobra, w takim razie załóż buty od razu. A broń? Nie podoba mi się, ja wolę tutaj shotgun. Na blisko atakować, tyle. Dobra, i tym oto sposobem ruszamy do Jakuba. Ładne oczy. Hej! Hola. Hola, sorry chłopaki. Wiecie, myślałem, że to kibel. Wszystko gra? Miałem to pod kontrolą. Kopelar. Znamy się? Kurwa!
Myślałem, że nie żyjesz. Ty będziesz martwy, jak zaraz nie ruszysz tyłka do Shire. A, Shira. Dobra. Spotkajmy się tam w wolnej chwili. Nawet mi tutaj nie podziękował. Taki tutaj znajomy podnieś przedmiot, co ja w ogóle tutaj jeszcze posiadam. Zostałem Jakuba w jednym kawałku. Jest w drodze do ciebie. Ten stary pijak nie chce umrzeć. Dołącz do nas. Mamy parę zaległych spraw do obgadania. No dobra, więc ruszamy tutaj. Od razu teleportacja. I gdzie ja mam się tutaj dostać? Jestem w magazynie ogarów, a tutaj mam podjechać, okej. Więc szybka podróż, czyli to więcej tej lokacji jeszcze będzie później. Myślę, że to jakaś mapa tutaj całej bazy, ale to tylko tutaj kawałek całej mapy. Dobra, więc gdzie mamy tutaj się dostać? Chyba jakoś tędy? Na mapie można tutaj tą gwiazdkę zauważyć, więc... Ja tutaj dokładnie nie znam tych wszystkich przejść. Chyba tędy. Proszę bardzo, czy ja w ogóle już tutaj byłem? A, tak, byłem już tutaj wcześniej, proszę bardzo. Na samym początku epizodu. Czasami mnie to jednak zacina, muszę przyznać, nawet na tym RTX 3080. A to dlatego, że gram tutaj 4K w Ultra, więc to jest jednak trochę tutaj wymagające. Jak się tutaj biega i jest dynamicznie, to jednak bywają tutaj kłopoty, ale... A to tylko tutaj miejscami. Dobra, w każdym razie jesteśmy na miejscu. Porozmawiaj z Shirą. Nie, bo on nie... Bo on może robić, co tylko chce. Hej! Nigdy nie cieszyłem się tak na czyjś widok. Wyglądasz tak jak kiedyś. A ty się zestarzałeś, kolego. W korytarzu widziałem Seta. Co on tu robi? Ignoruję prośby o pomoc. Myślałem, że jest po waszej stronie. Set? Nie jest po żadnej ze stron. Buntownicy mają odmienionych, to żywe koszmary. Dobrze, że Set czasem się zjawia, żeby walczyć, ale robi to tylko wtedy, gdy mu akurat pasuje. Hej, szlachta! Nie masz bladego pojęcia, jak bardzo jest źle. Chcieliśmy umknąć apokalipsie. Myśleliśmy, że zaczniemy od nowa. Ale to był błąd. Myliłam się. Shiro. Wiesz, dlaczego dowodzę? Bo jestem ostatnim żywym oficerem. Buntownicy u naszych bram to zdziczali sadyści. Do tego nas otoczyli. Brak nam jedzenia, amunicji. Jeśli oni nas nie wykończą, zrobi to ta planeta. Witaj w domu. A na czarnego grzyba w lesie nie ma lekarstwa. Góry pełne są tych abominacji. A anomalne burze co roku są silniejsze. Nie zostało nam wiele czasu. Jeśli nie znajdziemy drogi z tej doliny, jeśli nie zdarzy się cud, to może oznaczać koniec ludzkości. Na dobre! Shiro! Proszę, spójrzcie tylko. Mam teraz nowe moce. Nie rozumiem tego, ale może... Może jest jakiś powód. Tak, to prawda. Przynajmniej wiem, czemu uratowałam ci życie lata temu. Na pewno nie do końca to miałaś na myśli. Ja wcale nie narzekam. Nadal tego nie rozumiem. Kiedy wylądowaliśmy, burza rozerwała Cuthbert, ale nie mnie. Dlaczego? Dlaczego... Odmieniło cię? Kto wie? Te burze rozszarpały niektórych na strzępy. Inni dostali jakiś kropek, a jeszcze inni zostali... pieprzonymi bogami. Ta anomalia nie ma żadnego sensu. Jest sprzeczna z prawami natury. I wszystko przez nią mutuje. Najpierw najlepsi naukowcy z ECA chcieli zrozumieć te burze. Ujarzmić je. Wszyscy zginęli. Chyba ci się poszczęściło. Albo może i nie. Istotne, że teraz ty jesteś po naszej stronie. Naszą jedyną linię zaopatrzenia blokuje odmieniony, odporny na naszą broń. Jest przy farmie solarnej. Seth niestety nie chciał nam pomóc, ale teraz mamy ciebie.
Dobra. Czemu nie? Może kupi ludzkości więcej czasu. Poruczniku, co to było do diabła? Cały front właśnie się zapalił! Jak trzęsienie ziemi lub... Chyba straciliśmy całą pierwszą linię obrony! Idę tam. Ruchy, ruchy! Ej! Na wypadek, gdybym nie miał okazji... Próbowałem cię szukać. Ale wszystko się całkiem zjebało. Musieliśmy wiać, a ja... Daj spokój. Wciąż żyję. Chociaż powinienem umrzeć 100 razy. Gdyby nie Tanner, gdyby nie Shira. Teraz ja mam dług do spłacenia. Pięknie. Tęskniłem. Dobrze cię znowu widzieć. Skop za nas dupę odmieńcowi, żebyśmy mogli wrócić do tej cholernej walki. Szykuje się tutaj walka odmieniec na odmieńca, jakaś ta, nie wiem, walka z bossem. Uważaj tam na siebie. Jest bardzo źle. Zobaczę, co da się zrobić. Ale nadal mam do ciebie pytania z jakichś ostatnich 30 lat, Shiro. Więc jeśli wrócisz w jednym kawałku, przyjdź i nie zadaj. Ale nie obiecuję, że będę miała odpowiedzi. To co widzisz? Do domu, zbiłeś! To diabło, co się stało? Buntownicy zrobili podkop pod moimi żołnierzami i wysadzili front w diabły. Jeśli nie zdołasz otworzyć linii zaopatrzenia, to po nas. Dobra, ruszamy w takim razie. Wyjdź na linię frontu. Czy idziemy na tą całą wojnę? To dopiero tutaj będzie, trzeba miasto uratować. Dobra, i to tutaj nasi są? Ktoś w ogóle jest tutaj po naszej stronie? No zobaczymy, może ta snajperka będzie tutaj lepsza, tak się zastanawiam. Na samym początku tak sobie tutaj zawalczę. Witam serdecznie, czy my mamy tutaj coś robić? Rozproszcie się szeroko. Nie wychylajcie się i pilnujcie, by nie zamoczyć nóg, ani nie zawłocić broni. To przeżyjecie. Nie zamoczyć broni, trzeba tutaj pamiętać. Widzisz tę dużą wieżę? Tam musisz się dostać. Stara wieża słoneczna. Ale panuje tam okropny bajzel. Wszystko jest do góry nogami. Tak, zauważyłem. Nie martw się, przedrę się do celu. Czyli tutaj się odbywa ta cała wojna. Stawiałbym, że tutaj jacyś przeciwnicy już będą zaraz. Proszę bardzo, to sobie tutaj postrzelamy. Kurde, ilu ich tutaj jest? Już zabity jeden? Chyba tak? Dobra, więc proszę bardzo, tutaj niszczymy. Z daleka teraz. Mam w ogóle jakąś amunicję? Coś tam mamy. Kurde! Jezu, jeszcze te wszystkie granaty. Trzeba się stąd zmywać. Co to za przeciwnicy? Jakiś porąbany tutaj. Dobra. Ilu ich tutaj w ogóle jest? Dobra, jak są tutaj podchodzić, to niech mają z shotguna. Jestem tutaj z tego akurat mocniejszy, dobra. Wychodzimy na skróty, jakoś tędy może. Zrobimy im szaloną flankę i coś z tego wyjdzie może. Ilu ich tutaj w ogóle jest? Dobra, atakujemy, come on, koleś. Dobra, jeden załatwiony. Tutaj jacyś byli jeszcze. Na mapie ich mamy. Shotgun najlepszy, come on, panowie. Najprzyjemniej się z tego tutaj strzela, tylko amunicja mi się tak powoli kończy. Dobra, jeszcze skille? Właśnie. O, patrzcie na to. No, bez skilli byłoby ciężej. Jeszcze ich tutaj cniemy wszystkich, najlepiej. A, umierają, tak jest, proszę bardzo. Ładnie tutaj otrzymali, jeszcze kogoś tutaj mamy. Czasami mnie tutaj zacina, nie wiem jak to wygląda na tym całym gameplayu. Mam nadzieję, że w miarę okej. Dobra, załatwieni. I tutaj trzeba się dostać. A w ogóle jest tutaj jakaś amunicja? To by się bardzo tutaj przydało. Jeszcze jakieś tutaj lepsze buty od razu sobie wezmę. Ale amunicji niestety żadnej tutaj nie widzę, no dobra. Więc udajmy się w tą stronę. Oczyść. Tak jest, fusroda i tyle. Dobra, więc zbliżamy się do tego miejsca głównego. A z tej strony jakieś tutaj kryształy. To jest tutaj do zebrania. Halo, halo, a to trzeba tutaj poczekać trochę dłużej. Jakimś tutaj wiertłem zbieram, okej. Przy okazji jeszcze jakieś tutaj przejścia w inną stronę, ale tutaj chyba nie przeskoczę. Nie mam tutaj żadnego skakania, no dobra.
A więc tędy trzeba będzie się udać. Mam jakiś sztandar przejąć? Co to jest? Może to jakiś... A, punkt kontrolny, że będę mógł się tutaj teleportować, okej. To się może tutaj przydać. Dobra, dobrze, ja w ogóle tutaj idę? Chyba jakoś tędy. Są też jakieś miejscówki poboczne. Znowu tutaj wiercimy. Zamiast walczyć, a to jeszcze trzeba to wszystko zebrać, okej. Dobra, i na sam początek rozpocznę tutaj rozgrywkę ze snajperki. W sumie jakiś karabin też by się tutaj przydał. Tak to nie wiem, karabin jest tutaj dosyć uniwersalny, obserwować. O, mamy snajperów, dobra. Więc tymi się tutaj zajmijmy. Tutaj kogoś widzę, nie? Jeszcze jakiś tutaj grat mi ktoś rzucił. Nie do końca tych wszystkich przeciwników tutaj widać. No a tutaj jakie próbują podejść, no nie, że tutaj zrobiłem. Jak tutaj koleś mi wjeżdża? No nie, nie ma łatwo. Jest ich jeszcze tutaj więcej, kurde, no nie, nie ma przerwy dosłownie. Dobra, czekam na kolejnych, no panowie. No ta broń się tutaj nie nadaje na takie odległości, kurde. Dobra, podjeżdżamy w takim razie. To jest tutaj prawdziwy gameplay, come on koleś, dobra. No i tutaj zdrowia mają, dobra, tniemy ich. Kurde. To jest tutaj dosyć coraz cięższa rozgrywka. Szybko tutaj damage otrzymuje. Co ja w zasadzie tutaj planuję? Karabin byłby tutaj super dobry. To bez wątpienia. Ilu ich tam jeszcze w ogóle się kryje? Jeszcze z jakiejś tutaj flanki, kurde. Come on, koleś. Naprawdę. Jakie tutaj flanki mi tworzą. Potrafią tutaj myśleć przeciwnicy, muszę przyznać. Dobra, na blisko może podejdziemy. Ten załatwiony, okej. Dobra, jakoś wychodzi. Dobrze, że mam tą regenerację tutaj bardzo dużą na tej postaci. Mi się tutaj przydaje. I to już chyba ostatni. Patrz, jakie tutaj taktyki koleś zna. Dobra. Samemu tutaj cały front niszczymy i tyle. Mamy tutaj jakiś jeszcze klucz odzyskać, ale... Może warto te miejsca poboczne jeszcze jakoś sprawdzić, nie? Poza tym mamy tutaj jakieś amunicje, ale... Jak się tutaj w ogóle dostać? Nic takiego nie widzę, niestety. Dobra, zobaczmy. Podnieś przedmiot. A, i to jakiś tutaj klucz był, okej. Czy to w ogóle wymagane, że ja muszę tutaj wszystkich zabić, czy ja mógłbym jakoś tutaj się skradać? Znaczy, że bez zabicia wszystkich to wygrać, nie wiem. Ciężko tutaj powiedzieć, dobra. Bierzemy amunicję i co my tutaj mamy? Stawiałbym, że jeszcze jedna tutaj walka będzie. Przerywanie umiejętności i odporność. Odmienieni oraz stwory wzmocnione anomalią mogą używać własnych umiejętności i chronić się przed twoimi. Okej, czyli tutaj zyskiwanie odporności to jakieś tutaj odpowiednie ataki, tutaj niebieskie na przykład. Gdy używasz umiejętności, która przerywa umiejętności elitarnych przeciwników lub unieruchamia ich, ci wrogowie zyskują odporność na efekty kontroli tłumu. Okej, czy tutaj taka ikonka? Dobra. Jakoś sobie tutaj poradzimy, mam nadzieję. W takim razie to już tutaj będzie jakaś walka z bossem, tak tutaj rozumiem. Dobra, zobaczymy. I patrzcie na to, mamy tutaj już bossa, jasna sprawa. Więc na tym się tutaj bez wątpienia skupię. Kurde, jak mnie koleś tutaj zaatakował w ogóle? Z czego? Dobra, zaatakujmy tych na daleko. Trzeba się jakoś tutaj zregenerować. Ja nie mogę, ale co to wygląda? No nie, że tutaj użyłem. What the hell, zaraz nie żyje. Po mnie już jest. Ale bez nadzieja. Come on, regenerację muszę tutaj mieć jakąkolwiek. Zabiję sobie tutaj tych przeciwników słabych. Kurde, ale mnie tutaj cisną wszyscy, no nie. Na tych sołek zabiję i dopiero wtedy. Come on. Dobra. Tam jeszcze są na daleko, dobra, podbijamy.
Kurde, co ja broni tutaj nie mam? To jest już ciężka walka, muszę przyznać. Kurde! Ja nie... What? Skąd ten koleś się tutaj wziął? Ale porąbane. Nie, nie mam szans, przegrałem. Czy ja mam jakieś leczenie albo coś w tym stylu? Come on! Wow, co w ogóle zrobiłem tutaj najlepszego? Nie mam pojęcia. Ja już nie żyję, nie ma szans. Come on! Dobra, regeneracja zdrowia, come on! No nie, i tyle! I pierwsza przegrana. Kur, jakie to jest hardkorowe! Dobra, i ciśniemy. Jak tutaj znikł koleś i tyle. Na czym to tutaj polega? Jakaś kula po nim została. Co ja miałbym tutaj What the hell? Po raz kolejny się pojawił. Co to ma w ogóle znaczyć? Naprawdę? Na czym to w ogóle tutaj polega? Nie mogę się nawet tutaj przedostać dalej. Dobra, ciśniemy go ze skilli może jakoś tutaj na początek. Come on. O, to tutaj dobrze wyszło. Kurde, ale tutaj potężny przeciwnik, no nie wiem. Jezu, tutaj te skille wykorzystuję, nie mam jak się tutaj leczyć. Ja nie mogę. Ja muszę tutaj pasywnie grać, bo inaczej nie ma szans, come on. No i tyle. Jak ja mam go tutaj wykończyć teraz? Co ja mam tutaj zrobić jeszcze? Come on, no! No i znowu się pojawił! Ale porąbane! Dobra, ja już tutaj nie rozumiem w takim razie tej rozgrywki. Chyba się trzeba było tutaj poczytać na samym początku. No dobra, więc finalnie udało mi się wygrać z tym bossem, a więc okazało się, że chyba za tym pierwszym razem po prostu gra się zbugowała i dlatego ten koleś się bez przerwy tutaj respił po raz kolejny. Bo jak później się zrespiłem i wygrałem z tym kolesiem raz po prostu, to już się nie respił, więc nie mam pojęcia, od czego to w zasadzie zależało. Jeszcze czytałem właśnie te wszystkie tutaj tutoriale, ale nie miał to żadnego tutaj względu, więc to była naprawdę bardzo dziwna sprawa. Z tego co tutaj rozumiem, jakiś naprawdę dziwny bug, nie wiem, ciężko powiedzieć. W każdym razie jesteśmy już tutaj zaraz przy tej misji głównej, więc tutaj mogę sobie zapisać, tak? No i zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Uzupełni amunicję. I czy to już tutaj będzie jakaś jeszcze kolejna walka, zaraz sobie zobaczymy. Powiedzmy, że karabinek sobie tutaj wyjmę na sam początek. Jakiś tutaj nowy jeszcze zyskałem, więc... Chociaż w sumie... Myślę, że shotgun jest tutaj jednak nieco lepszy. Przynajmniej do tego mojego bohatera. To się mogę tutaj porobić... tymi bliskimi atakami. Ten też jakiś tutaj z shotguna bije, ale jestem tutaj... mocniejszy na to bliskie odległości. O, jeszcze jakiś tutaj granat był, okej. Okay. Szkoda, że tą snajperkę już tutaj wyrzuciłem, ona była tutaj całkiem dobra. Kurde, jacy tutaj potężni. A ja w ogóle zapomniałem, że tutaj jest możliwość dodżowania, kurde. Najlepiej. To jest chyba ta jedna z najważniejszych spraw, a ja o tym zapomniałem, no nie. Ale beznadzieja. Dobra, trzymajcie tutaj jeszcze o w ten sposób. Ale to morduje, o mój Boże. Kurde, szoberwałem, ale głupio. No nie. Dobra, no i teraz z dodżowaniem to jest tutaj prościzna. Dobra, trzymajcie jeszcze tutaj ataki. Ja cały czas jeszcze się tutaj uczę tej całej rozgrywki, muszę przyznać. Wiele rzeczy jest tutaj dla mnie niewiadomych. Wow, te strzały w ogóle tutaj widać ich. Jak one tutaj lecą. Kurde, ale mocni. What the hell? Co sobie tutaj załatwią? Ejże, ja nie byłem gotowy na coś takiego. Dobra, mamy jakąś generację, a to też tutaj potrafi bić, widzę. Dobra. Niezły karabinek. Ale muszę przyznać, że ta walka jest coraz tutaj cięższa. Jednak potrafią tutaj mocno atakować. Kurde, jeszcze tutaj w ogień wpadłem i zaraz zginę. Tylko nie w taki sposób, come on. Przełganie się? Uff. Dobra, 12 punktów zdrowia. Jeszcze jakaś tutaj... regeneracja by się tutaj bardzo przydała, jestem tak low. Come on, zdrowia tutaj potrzebuję, bo zaraz będzie po mnie. Jak sobie tutaj radzić?
Niestety nie ma tutaj żadnego zdrowia. Dobra, podejdziemy może jeszcze jakoś. Już są przeciwnicy, kurde, no. A z tego co widzę, ja tutaj się nie regeneruję na tak daleko. Muszę tak tutaj atakować, żeby to wyszło jakkolwiek. No nie. Come on, dobra, okej. Jeszcze wyszło. Teraz trzymajcie z tych ataków i to chyba powinno ich załatwić wszystkich. No i teraz mamy zdrowie. Tak jest. Odzyskaj klucz. A tutaj był. Nawet nie wiedziałem, no dobra. Jakubie, widzę tu mnóstwo zwłok. Wyglądają jakby tych ludzi coś usmażyło. Kurwa, uważaj. Że co, że tutaj niby jakaś walka z bossem by była kolejna tak szybko? No nie wiem, zobaczymy. Czy to jest w ogóle jakkolwiek tutaj możliwe? Przytrzymaj, aby otworzyć. No spróbujemy. Dotarłem do wieży słonecznej. Jakubie, wchodzę. I co tam widzisz? Wszędzie latają jakieś dziwne iskry elektryczne. To oznacza, że jesteś coraz bliżej. Nie mówiłem, że ten odmieniec naświra na punkcie elektryczności? Masz na myśli to, że lubi żarówki? Raczej smażyć prądem. Wszystko w zasięgu widzi. Słuchaj, wiem, że zawsze dajesz sobie radę, ale ten sukinsyn to zupełnie nowy rodzaj zagrożenia. Tak jak ja. Od niedawna. Coś jeszcze tutaj mamy? Podnieść przedmiot, cokolwiek w ogóle tutaj jest. A, okej, to się akurat tutaj przyda. Wiecie co, w tym miejscu chyba jednak zakończę dzisiejszą rozgrywkę. Zrobiłem tutaj całkiem spory postęp, już tutaj prawie godzinę gram, więc dla mnie osobiście to mi już tutaj wystarczy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to będzie tutaj prezentowało się dalej, no to pewnie będę robił tutaj kolejne codziennie wychodzące odcinki. Więc jeżeli tak, to zostawiajcie tutaj lajki, suby, dzwonki. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.